Witajcie. Chciałabym Wam dzisiaj przedstawić film, który będzie skierowany do osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z szydełkiem. Zamierzam również stworzyć cały cykl filmów, w których będę tłumaczyła krok po kroku wszystkie podstawy szydełkowania. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób trzymamy szydełko i jak rozpoczynamy pracę oraz jak robimy łańcuszek. Zacznijmy od szydełka. Ja jestem osobą praworęczną, dlatego szydełko będę trzymała w prawym ręku. Możemy szydełko trzymać tak jak nóż, bądź tak jak ołówek. Szydełko moje jest dosyć grube, a tak samo włóczka należy do grubszych włóczek. Wybrałam ją dlatego, że łatwiej mi będzie na niej pokazać wszystkie sploty i sposób szydełkowania. Aby zrobić łańcuszek, zaczynamy od zrobienia pętelki. Ja robię ją w ten sposób, że na palcu wskazującym lewej ręki zawijam kółeczko. To kółeczko zdejmuję, podkładam końcówkę nitki pod kółeczko, a następnie szydełkiem przeciągam nitkę przez kółeczko i zaciskam na szydełku. W ten sposób mamy już na szydełku piękną pętelkę. Teraz przechodzimy do łańcuszka. Nitkę nawijam na palec wskazujący lewej ręki, natomiast palcem środkowym i kciukiem trzymam nitkę w okolicach pętelki na szydełku. Pamiętam, aby napięcie nitki było właściwe między moimi palcami. Następnie szydełkiem nabieram nitkę. Nabieram ją od spodu do góry, czy też jak chcecie od tyłu do przodu. Haczykiem łapię nitkę i przeciągam ją przez pętelkę, która była na szydełku. W ten sposób powstaje nam pierwsze oczko łańcuszka. Wszystkie kolejne oczka robimy analogicznie, a więc łapię haczykiem szydełka nitkę od spodu, czy też od tyłu i przeciągam przez oczko, czy przez pętelkę na szydełku. I jeszcze raz, od tyłu do przodu i przeciągamy. Staramy się, aby oczka łańcuszka nie były zbyt ciasne. Wtedy łatwiej będzie nam robić kolejny rząd robótki, kiedy to będziemy wkuwać się pod dwie nitki łańcuszka. Ale to w części następnej. W ten sposób, moi drodzy, powstaje łańcuszek. Osoby, które zaczynają dopiero szydełkować, powinny poćwiczyć robienie łańcuszka tak, aby ruchy szydełka były płynne, a oczka, które powstają, równe, tej samej wielkości. Polecam również dla osób początkujących wybieranie włóczek gładkich, a nie takich włochatych, jak na przykład włóczki moherowe. Takie włóczki z włoskami utrudniają nam robienie oczek równych na szydełku, a jednocześnie potem ciężko jest taką treningową robótkę spruć, żeby wykorzystać włóczkę w jakichś późniejszych celach. Kolejna rzecz, którą chciałam Wam jeszcze powiedzieć, to jak odczytywać oczka szydełka ze wzorów, schematów, które dotyczą robótek szydełkowych, serwetek czy innych sweterków. Otóż, moi drodzy, oczko, łańcuszek może być przedstawione, oczko łańcuszka na schemacie czarną kropeczką. Te czarne kropeczki oznaczają oczka łańcuszka. Bądź też w innych wzorach oczka łańcuszka
przedstawione są za pomocą takich pustych, białych owali, jak przypominających troszkę nutkę, całą nutę, białą, pustą w środku. To również są oczka łańcuszka.